Ponieważ jesteśmy w tym momencie, w tym czasie zbierania plonów, czyli takiego podsumowania, i do tego Cię zachęcam, abyś również zrobiła to lub zrobił to w Twoim życiu. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ yy, dokładnie w tym momencie możemy wyciągnąć mądre wnioski i dokładnie w tym momencie możemy jeszcze raz wyznaczyć nasze cele i szybciej je osiągnąć. Czyli arcykapłanka, ten łuk bogini Diany, ten łuk jest okrągły, cięciwa jest prosta, prosta jest strzała i prosto do celu. Żeby jednak trafić prosto do celu, musimy mieć jasny. Cel, a w czasie naszych kontaktów z innymi ludźmi, w czasie naszego normalnego życia, w naszej codzienności, jesteśmy tak czasami niesamowicie zagmatwani w ten obcy wpływ, manipulacje, czy również nasze własne blokady i bariery różne głosy wewnętrzne, takie negatywne cienie wychodzą, które powodują, że ten cel jest jak gdyby. Tak niesamowicie ukryty za mgłą. Widzimy tą mgłę i nie widzimy tego naszego celu, albo tracimy ten cel z oczu. I wtedy bardzo łatwo zabłądzić. Arcykapłanka jednak mówi nam dokładnie to samo co błazen i to samo co eremita, czyli 2, 0 i 9. Aby uwolnić się od, od, od obcego wpływu. I aby jeszcze raz wyznaczyć cel i iść prosto do celu. Czyli dzisiaj to jest bardzo ważne przesłanie dla Twojego życia. Jeszcze raz usiądź przed białą kartką papieru i z dzisiejszej perspektywy, nie tego co było miesiąc temu albo rok temu, ale z dzisiejszej perspektywy, napisz na tej białej kartce papieru, jaki jest Twój cel. Co chcesz w życiu osiągnąć, kim chcesz być, jak chcesz wyglądać, gdzie chcesz mieszkać, kim, kim chcesz się czuć. Jakie są twoje konkretne cele? Jest to ograniczona ilość egzemplarzy i link do zakupu książki znajdziesz poniżej w opisie. Spiesz się, ponieważ jest ograniczona ilość tych egzemplarzy, a jeżeli chcesz mieć tą książkę u siebie na półce, to jest to dokładnie teraz ten moment. A może chcesz nią kogoś obdarować na święta? To zamów sobie od razu tyle egzemplarzy, ile potrzebujesz i to jak najszybciej. Konkretne cele, na przykład do końca tego roku albo na następny rok. Konkretne cele i zastanów się, czy są to cele twojego serca, czy są to cele jakieś rozumowe, gdzieś umysłowe, czy mózgowe, raczej mózgowe, nazwijmy to tak, które wpływają z obcych źródeł i nie są wcale twoje. Czyli jeszcze raz, biała kartka papieru. Czystość wewnętrzna, czysta biała kartka papieru. Siadasz przed białą kartką papieru i jeszcze raz piszesz Twój cel. Kim chcesz być, jak chcesz się czuć, co chcesz osiągnąć, co jest dla Ciebie ważne, co jest dla Ciebie naprawdę ważne. I wierz mi, ja to robię przez ostatnie dni, a właściwie już w ubiegłym tygodniu, w tym tygodniu, podsumowując moje 20 lat i doszłam do wniosku, że moje cele się zmieniły. Że mam inne cele niż miałam na przykład 2 lata temu albo 3 lata temu. I tak, nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo.